Witam. Zapraszam do kolejnego odcinka z gry Dead Space. Jestem strasznie ciekawy, co jest za tymi cudownymi drzwiami. Stawiam, że brak tlenu, ale zaraz się przekonamy. O Boże. Tak jak przypuszczałem. Zabawy z grawitacją. Tak, tu już widać, że trzeba to przyciągnąć do środka. To też. No zobaczmy, cóż tu takiego jest tutaj. Cóż tu takiego jest. Co tu znajdziemy? Winda. Gdzie on jest? A, tu! Siema! Jezu! Myślałem, że go załatwiłem. No nie. Coś jeszcze słychać gdzieś. Tak się zastanawiam, jak to się skakało. Bo zapomniałem, powiem szczerze. Kurde. Tam się kręci. Aha, no. Już sobie przypomniałem. Są windy, to się grawitacja pewnie za niedługo wyłączy, jak... Przypuszczam, że jak to dosunę do środka. Aha. Czyli najpierw tak, teraz tak. Ach, te łamigłówki. Dobra, widziałem, że idziesz. Boje kończą, to trzeba... Zobaczę tą kulę. Spoko ta piła. Nie wiem co napiła, ale spoko. Dobra, co ja mam tu robić jeszcze? Kurde, ciągle ten tlen jest. Wolałbym stawę uzupełnić niż tlen w tym momencie. Okej, tam jest panel. Panie, jakiej stazy nie ma w okolicy. Dobra. Przełączamy. No i od razu lepiej. A, tlenu kuźwa nie ma.
Też mi lepiej. You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. Co ja mam zrobić? Przebiec. Tu coś czuję, że chyba zginę zaraz. Czemu nie biegniesz? Dobra. Pierwszy zgon. Centrifuge activated. Reestablishing balance with planetary cargo. Gravity restored. Entering vacuum. Dobra. Widzę, że sam się usiem. Czyli trzeba stazą walnąć pewnie, żeby się to zatrzymało. You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. Eta. Nie, nie działa. A tu nie wejdę. Jest. Ta. No tu mam zagadkę. I zaraz mi tlen skończy. Kurde, jaka panika. Nie wiem, co mam robić. On tu przestaje biec. Dobra, pomyślmy logicznie. Centrifuge activated. Reestablishing balance with planetary cargo. Gravity restored. Entering vacuum. Zabijemy sobie stazę. Tu się nie da. Skoczyć się też nie da. You're doing great, Isaac. Centrifuge and gyros are both 100% and stabilized. Now get out of there and focus on the engine. I don't know how much time we have left. Co ja mam tu zrobić? O nie. Boże. To i coś jest. Okej. Kuman. Po to tam była ta stacja. Żeby sobie tlen wziąć. O. Okej, zmienię broń. Aha. Nie da się naładować. Fajnie. Człowiek wiedział, co tej biec to było lepiej, no ale... Z mojej niewiedzy zginąłem. Bym wiedział, że trzeba od razu w prawo biec.
by było łatwiej. Jezusie kochany! Zawału dostanę zaraz. Jak tak można? To w tamtym odcinku był luz. Teraz nie dosyć, że 3 razy już zginąłem, to jeszcze się obsrałem prawie. Do odkażania. Tu było... Coś, co podniosłem, dobra. Znowu coś wyskoczy. Czerwony, ten gorszy, kurde. Chyba nie muszę się odkażać znowu. Nie, to był ten łatwiejszy, kurde. Szkoda amunicji na niego było. I ran for it, and Hammond just disappeared. Kendra? Where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but I don't think they know I'm in here. I can log into everything from here. I hacked the root and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the marker. I'll keep looking. I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. Ty. Kendra się znalazła. Cóż tu leży? Dobra, gdzie teraz? Tam. Okej. Zróbmy porządek. Złoty półprzewodnik można sprzedać. Wodę rozrzutną i posprzedaję tlen. Stelaże linowe przesuniemy. Uciski pulsacyjne, nie mam broni, to przesuniemy. Ostrza rozpruwacza to do tamtego. Piła plazmowa miał. Okej. Na pewno bym kupił węzeł mocy i trochę pestek. Dobra. Warsztat by się przydał. Kurde, tak naokoło. Jeden węzeł sobie zostawię do drzwi.
Trzeba w tą piłę inwestować, czyli... Kurde. Tlen. Ostatnio z tlenem się prawie obsrałem. Tego nie. Moduł staw. Je, wali. Wolę piłę rozwijać. Tędy jak pójdę, to będę miał dostęp do tego. Dobra. Kurde. Zaryzykuję. Mam nadzieję, że teraz nie będzie jakichś drzwi po drodze do otwarcia. Przy pomocy węzła, bo... Będę zasmucony bardzo. Gramy jeszcze raz. I lecimy. Aby być do śmierci. Boże. Radioaktywność znowu? Dobra, otwieramy. Pewnie. Entering zero gravity. Ważkość i brak tlenu, to lubię najbardziej. No koleś wypadł. Aha. Przyleciał mnie odwiedzić. Masakra. Zamykajcie się, bo się uduszę. Prawie obuchłem. Mam takie wrażenie, jakby ten koleś mnie chciał złapać. Tradycyjnie pójdziemy na przekór. Cóż tu takiego? Winda jak. A ładnie mi gorsze, ładnie. Na pewno coś będzie fajnego. Węzeł widzę. Łapteczka. Dziennik jakiś. Dobra, węzeł jeden jest. Nie mogą być drzwi jakieś. Są zamknięte. Dobra, to chyba nic już więcej. Nie. Się robi dosyć organicznie, że tak powiem. Tutaj do windy, a my wolimy pójść tutaj.
szafki pozamykane, rozczarowanie. Jezu, tylko cień. Dziennik. This is Temple. Screw the engine. I can't restart it by myself, and with all the other shit going on, it's obvious this is sabotage. I'm heading for the bridge, and then I need to find Elizabeth. I gotta get her off this ship, it's not safe. No cóż. Winda towarowa. Coś długo nic nie wyskoczyło na mnie. Chciałem miotarz wyciągnąć, ale nie zdążyłem. No, ten to ewidentnie wygląda, jakby chciał ożyć. Naboje do rozpruwacza. To jest chyba rozpruwacz. Dobra, jak tak daje się tej amunicji, to skorzystam. Czyli co ja mam tu zrobić? A, tutaj. Tu jest trochę miejsca na jakąś akcję. No i wreszcie upragnione drzwi, gdzie trzeba włożyć węzełek. Otwieramy. Kredyty. O, jest schemat. Jest szerozpruwacz. Chyba warto było. O, jeszcze uciski. Luzik. Tu jeszcze bym zajrzał, zanim tam pójdę. Staza. Jeden maluch to nic strasznego, gorzej jak będzie ich całe stado. Czas udać się do tych pięknych drzwi. Aha. Niespodzianeczka. Jezu, jak to hałasuje. Przynajmniej jego drzwi sprasowały. Okej, okay, trochę ich jest.
A jakby tak zrobić? Resztę dobić trzeba z miotacza. Nie ma lekko. Aha. Akurat się paliwko skończyło. Tak mi przykro. Żebym się sam nie wysadził od tego. Wow, sej. Hurra. Dobra, nagrane. Można wyluzować trochę. Powrót do sterowni zamknięte. Wejście do sterowni silnika. To otwieramy. Jaki komitet powitalny. Dzień dobry. Coś ja mam z wami zrobić? Takie... Trzeba się pobawić. To się pobawiłem? Gdzie chłopaki? Jesteście? Hello everybody, hello! Ich. Dobra, szkoda gada. Funcio chyba idzie. Dopopiłujemy trochę. Spoko. Dobra piła nie jest zła. Kolejny węzeł do podniesienia. Miło, miło. Tak. Złoty półprzewodnik. Kasiora zawsze się przyda. Apteczka. Łoki. Ja domyślam się, że tutaj, dobra. Zanim tam pójdziemy, to jeszcze pozwiedzamy. Kredyty. Tutaj. Energia plazmowa, okej. Dobra. A, tu jeszcze coś jest. No to zajrzyjmy pod te schody też. Ostrza, dobrze. No to odpalamy procedura uruchomienia silnika. Start. Ignition sequence initiated.
Please stand by. Rozumiem. Proszę czekaj, to zaraz coś przyleci. Tyłu bohatera? Jezu, coś jeszcze? Aha. Mimo te pestki się skończą. Już kunie. Jeszcze raz? Idę stąd, bo za głośno. It's working. We're online and functional. Finally some good news. Get a tram to the bridge, Isaac. I'm gonna take us back into a geostation. Wait, we're not safe yet. Ship's asteroid defense system is offline. On the way up? The ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. We'll be ripped to pieces unless you restart it. God damn it! I'll start working on it from here. Isaac, meet me at the bridge. You can do more good here than I can. Spoko. Sejwik. Myślę, że możemy zakończyć. Kolejny odcinek, silniki odpalone, więc progres jest. Dzięki za obejrzenie i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Hej.